Cześć, witajcie bardzo serdecznie z tej strony Krox. Witam Was w nowym Microsoft Flight Simulator. Zakładam, że każdy z Was gdzieś sobie pomyślał o tym, jak zwiedzać swoje ulubione okolice. Być może macie jakieś wymarzone miejsca na świecie, do których chcielibyście sobie polecieć. Tych miejsc jest na pewno masa. To dzisiaj w ramach takiego sprawdzenia, czy to rzeczywiście warto jest tam lecieć, czy warto jest tam te miejsca zobaczyć, możecie sobie to zobaczyć w symulatorze w bardzo prosty sposób. Chcę Wam dzisiaj pokazać, jak to się robi, jak polecieć praktycznie w każde najpopularniejsze miejsce na świecie. Zrobimy coś losowego, tak żebym ja nie musiał wybierać. Mianowicie, chciałem Mount Everest, ale pomyślałem, że to jest zbyt oklepane. Wpiszmy sobie najciekawsze miejsca na świecie. Zamek Krzyżacki w Świeciu, to może nie. Najpiękniejsze miejsca na świecie. Okej, okay, i co oni nam tutaj pokazują? 50 najpiękniejszych miejsc na świecie. Park Keukenhof, Holandia. Co tutaj jeszcze jest? Salar de Uyuni, prowincja Daniel Campos, Boliwia. Największy lodowiec Islandii. Tutaj mamy co? Piramidy w Gizie, El Giza. No dobra, piramidy w Gizie. Niech będą piramidy w Gizie, bo je łatwo zlokalizujemy. Wpisujemy sobie piramidy w Gizie. I pierwsze, co musicie zrobić, to zlokalizować je na mapie. Klikacie sobie na Google Maps i już wiecie, że piramidy w Gizie znajdują się tutaj. Piramida Cheopsa i tak dalej, i tak dalej. Podobno są ustawione przepięknie, idealnie z konstelacją Oriona, więc no, symetryczne piękno w Egipcie. No dobra, gdy wiemy już, gdzie są piramidy w Gizie, możemy sobie skopiować to, co macie tutaj w pasku. Dotąd kopiujecie sobie to i wracamy do symulatora. Ok, gdy już wróciliśmy do symulatora, jesteście w stanie to, co skopiowaliście, wkleić tutaj, w wyszukiwarkę. Następnie gra Wam podpowie, czy jest to rzeczywiście zgodne. To są troszeczkę inne dane. Sprawdźmy. Halo, halo. Przepraszam, na górę. Ale no mniej więcej pokazuje nam, że jesteśmy w Egipcie, ale dla upewnienia się, weźmy jeszcze raz przeglądarkę, wpiszmy sobie Bing Maps, czyli mapy, z których czerpie nasz symulator i wpiszmy te koordynaty, nazywajmy je tak. Ok, czyli to są dobre koordynaty. Dokładnie, 29,97. Ok. Gdy wpiszemy je tutaj, ustaw jako odlot. No powiedzmy, zobaczmy, czy to się uda. No sprawdźmy, czy piramidy, coś takiego historycznego, jeden z cudów świata, tutaj proszę mnie nie ganić, jeżeli nie mam racji, jest rzeczywiście odwzorowane w Microsoft Flight Simulator. Ja mam nadzieję, że jest, więc za chwileczkę postaram się Wam to pokazać, gdy tylko gra mi się uruchami. Mam nadzieję, że się pozytywnie zaskoczymy. Mam ustawienia ultra, ale to tylko na ten film, bo w takim codziennym użytku w symulatorze nie da się tych ultra używać, bo niestety mój komputer nie daje rady na takich ustawieniach. No mam nadzieję, że kiedyś dorobię się lepszego sprzętu, na razie muszę sobie radzić na tym. Choć i tak przyznam, że optymalizacja nie jest wcale taka zła. No i dobra, wczytuje się powolutku, on ma dużo do wczytania, wiemy, że on ściąga te mapy na żywo. Gotowość do lotu. Dobrze, i teraz tak. Sterowanie statku powietrznego przez... Okej. Zobaczcie, piramidy w Gizie. Niesamowite. Jest to odwzorowane. Sterowanie statku powietrznego wyłączymy sobie. Zobaczcie, jak wygląda miasto. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To są, przypomnę, ustawienia ultra. Zawróćmy sobie. Coś niesamowitego.
coś niesamowitego. Jestem w siódmym niebie, jestem wręcz zachwycony. Piramidy w Gizie. Zostawię was z tym widokiem. Zobaczcie. Tak, moi drodzy, tak to wygląda. Tak wyglądają rzeczy w nowym Microsoft Flight Simulatorze. Mamy zachód słońca, no przecież wygląda to... Ja będę chyba powtarzał cały czas to słowo. Wygląda to obłędnie, moi drodzy. Wygląda to obłędnie. Ci, którzy planowali tę grę, zrobili coś pięknego. Zrobili frajdę tym, którzy marzyli o takich widokach już dawno, dawno temu. Dziękuję wam, że byliście razem ze mną. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Cześć.